Rozmowa dnia. A w naszym studiu dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Witamy w sygnałach. Dzień dobry. Panie dyrektorze, z dziennikarskiego obowiązku zapytam, śledził pan papieską pielgrzymkę? No, na tyle, ile mi przygotowania do obchodów Powstania Warszawskiego pozwalały. No, witam, bo pytam też nieprzypadkowo, bo w kontekście naszej rozmowy bardzo ważne słowa padły wczoraj z ust papieża Franciszka. Bez pamięci i odwagi nie będziecie nadzieją przyszłości. Pamięć i odwaga, to wielokrotnie powtarzał Ojciec Święty. Aby mieć tę pamięć, trzeba porozmawiać z rodzicami, starszymi, przede wszystkim z dziadkami. Jeśli chcesz być nadzieją przyszłości, musisz dostać pochodnię, którą przekaże ci dziadek i babcia. Te wyjątkowe słowa padły dla nas również w kontekście Powstania Warszawskiego, bo dla nas, nasz powstańcy warszawscy, czyli dziadkowie i babcie, pradziadkowie i prababcie, są właśnie źródłem wartości i zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby się z nimi kontaktowali. Zresztą drugim aspektem Światowych Dni Młodzieży w Warszawie było to, że właściwie większość... W Krakowie. Ale w Warszawie, oni wcześniej byli w Warszawie i najpierw, zanim pojechali do Krakowa, byli w Warszawie i większość z nich, którzy przyjechali za granicy, tu w Warszawie w swoich ankietach wskazała, że chce odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, więc mieliśmy dwa takie dni, że muzeum było pełne tych młodych, roześmianych ludzi, którzy po drodze do Krakowa przyjechali tutaj. Ale to wyszło tak, że to była ich inicjatywa? Czy przy okazji tego, że byli w Warszawie, ktoś wpadł na pomysł, na przykład z polskich wolontariuszy, że jest takie miejsce w Warszawie, zanim odwiedzicie Kraków, jest takie miejsce w Warszawie, nazywa się Muzeum Powstania Warszawskiego, no, w którym musicie być? Nie wiem, jak oni, być może to były podpowiedzi tych, którzy się z nimi kontaktowali wcześniej, może rodzin, do których oni trafiali, natomiast oni wypełniali takie ankiety, gdzie chcą być i rzeczywiście większość zakreśliła nasze muzeum. Baliśmy się, że nie damy rady obsłużyć, ale oni bardzo fajnie rozłożyli się na trawnikach, na tym placu przed muzeum i sobie grzecznie czekali na swoją kolejkę. Było to wspaniałe, bardzo takie widowiskowe przedsięwzięcie, bo oni cały czas śpiewali, cieszyli się i w ogóle mi nie przeszkadzało, że muszą poczekać. No, wracając do tego, o czym mówił papież i wielokrotnie podkreślał pamięć. Pamięć o tym, co wydarzyło się 72 lata temu. Pan i pańscy koledzy i cały sztab muzeum robi wszystko, by pamięć właśnie o powstańczym zrywie nie umarła. A było to już, jak ustaliliśmy, 12 lat temu, początek Muzeum Powstania Warszawskiego. I z tego, co pamiętam, to, bo otwarcie nastąpiło 31 lipca w 2004 roku, a 1 sierpnia, z tego, co pan pamiętam, mówił, jeszcze nie wszystko było dopięte na ostatni guzik. No nie, to rzeczywiście otwieraliśmy po 13 miesiącach pracy, więc wiele rzeczy wymagało skończenia. Zresztą muzeum było czynne kilka dni, tak żeby wszyscy, kto chciał, mógł je odwiedzić. Później zamknęliśmy dwa miesiące jeszcze, żeby skończyć, choć ostatnie prace trwały jeszcze rok. Na przykład samolot, który stoi w naszym muzeum, to był jeszcze budowany, więc później jeszcze rok kończyliśmy muzeum. Natomiast wydaje mi się, że coś, co wtedy też było ważne, to oprócz samego otwarcia muzeum, było to, że też się pojawiły obchody Powstania Warszawskiego takie, jakie znamy dzisiaj. Poprzednie, one też były wspaniałe, też były dobre przemowy polityków, byli powstańcy, tylko na tych wcześniejszych jakby nie było nigdy młodzieży. Nie wiem, co takiego zaszło w młodych ludziach, że oni akurat... Pewnie trochę zmiana trochę formy, bo to, że się pojawiły takie formy przeżywania patriotyzmu, takie formy przeżywania wspólnoty, które odpowiadały młodym ludziom i oni już teraz biorą udział masowo. Tylko mówię, to nie wzięło się znikąd. To pamiętam, że to pierwszy raz było 12 lat temu. Ale pan to wiąże właśnie bezpośrednio z powstaniem Muzeum Powstania Warszawskiego? No, trudno mi się samemu oceniać naszą pracę. Na pewno myśmy zmienili też język mówienia o patriotyzmie, o powstaniu, o wartościach. Wcześniej Polacy nie potrafili obchodzić rocznic patriotycznych wspólnie. To były takie czasy, kiedy trochę w patriotyzmu, historii, wartości baliśmy się. Właściwie te wspólnoty pojawiały się właśnie przy okazji wizyt papieży,
czasami przy okazji wydarzeń sportowych, a takiego patriotyzmu nie potrafiliśmy obchodzić. To i tu przy okazji obchodów Powstania Warszawskiego, które też organizowaliśmy oprócz budowania muzeum, okazało się, że młodzi ludzie chcą brać udział w takich uroczystościach, ale w innej formie. Nie trafiają do nich uroczystości oficjalne, natomiast chcą brać udział w koncertach, paradach, piknikach, we wszelkich formach i właśnie cieszą się wspólnotą. Ale jest w tym, co pan mówi, jest coś, bo rzeczywiście po muzeum ludzie zaczęli się interesować tym tematem. Muzycy nagrywali na nowo piosenki, choćby wspomnieć zespół Laocze. Filmowcy kręcili nowe filmy, chociażby Jan Komasa i niedawna premiera Powstania 44. Pojawiały się koszulki z Polską walczącą, no i właśnie pojawiały się nawet klocki z młodymi powstańcami. Pojawił się zarzut, że ta tragiczna historia zmienia się w martyrologiczny banał. Nie każda forma upamiętniania powstania nam odpowiada. My oczywiście wprowadzamy symbole do kultury masowej. Co roku można kupić w muzeum koszulkę z Polską walczącą. To nie jest tak, że my nie wspieramy tego, żeby młodzi ludzie nie posługiwali się tymi symbolami. Choć oczywiście apelujemy, żeby robili to godnie z szacunkiem do tych wartości, które te symbole, na które te symbole wskazują, no, że chodzenie po Warszawie z koszulce z Polską walczącą jest dodatkowym zobowiązaniem. Trzeba być naprawdę wyjątkowym, żeby nawiązywać do powstańców i do tej wyjątkowości młodych ludzi namawiamy. Ale bo zależy nam na tym, żeby na pamięci Powstania Warszawskiego budować wspólnotę i zresztą najważniejszy test coroczny tej wspólnoty jest o godzinie 17, kiedy nie patrząc na to, że na te wszystkie złe rzeczy, na te tematy, które czasami media podają, kontrowersyjne wokół Powstania Warszawskiego, te kłótnie, niezależnie od tego, co wszyscy uważamy o przyczynach Powstania Warszawskiego, to jest ten moment, w którym wszyscy, ja mam wrażenie, że wszyscy Polacy powinni się czuć zobowiązani, żeby to zamanifestować, ten szacunek dla powstańców, że niezależnie od tego wszystkiego, co nas dzieli, żeby ta jedna rzecz nas w tym momencie połączyła. Jak usłyszymy syrenę, a jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym nie będzie, podejrzewam, że nie będzie słychać syren, to trzeba ustawić budzik w telefonie komórkowym. To ja zapewniam od razu wszystkich naszych słuchaczy, bo o 17 w radiowej jedynce usłyszą syrenę, więc jeśli nie będą ich słyszeć oczywiście w mieście, to można włączyć radiową jedynkę, usłyszą i na moment się zatrzymać. Zatrzymać samochód, wysiąść, stanąć obok i oddać hołd po prostu. Ale jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym pan mówił, młodzi ludzie, świadomość, bo to przede wszystkim, tak mi się wydaje, liczy się świadomość i wiedza młodych ludzi na temat tego, co wydarzyło się 72 lata temu. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, nie tak dawno w internecie pojawiło się zdjęcie młodzieńca. Na jednej łydce miał wytytułowaną Polskę walczącą, na drugiej Che Guevara. No, widziałem to zdjęcie, no... To znaczy, że ten człowiek chyba nie zrozumiał tego, co tatuuje. Więc oczywiście my namawiamy do posługiwania się z symbolem Polski walczącej. Nie uważamy, że nim nie można się posługiwać. Ale pytam w kontekście tej ostatniej dyskusji. Ale mówimy o tym, że warto wiedzieć, jakie wartości stoją za tym symbolem. Jakim wartością hołdowali ci, którzy go, ryzykując życie, malowali czy rysowali na murach w czasie okupacji niemieckiej. Co on znaczył dla tamtego pokolenia. Polska walcząca jest w ogóle symbolem słusznego sprzeciwu przeciwko czemuś złemu. Tak? Zresztą młodzi ludzie tak to, moim zdaniem, dzisiaj rozumieją. I oczywiście powstańcy warszawscy nie lubią, jak tymi symbolami się właśnie tak szeroko posługiwać. Nie lubią, jak ktoś nosi opaski, nie lubią, jak ktoś posługuje się powstaniem symbolem Polski walczącej. Czasy się trochę zmieniły. To jest tak, że młodzi ludzie używają tych symboli, żeby się z nimi zamanifestować, solidarność z nimi. Będziemy to wszystko musimy tłumaczyć. To nie jest nasze pierwsze spotkanie w tym studiu, bo spotykaliśmy się i w Muzeum Powstania Warszawskiego w Sygnałach i spotykaliśmy się właśnie w tym studiu. W jednym z wywiadów właśnie tutaj w radiowej jedynce mówił pan, że pokolenie Armii Krajowej było wyjątkowe. Jeśli jak oni robili takie rzeczy, których nie zrobiliby ich dzisiejsi rówieśnicy, to mnie to tym bardziej wzrusza, tak mówił pan w tym studiu. A wracając jeszcze do słów papieża Franciszka, bo z jednej strony pamięć i odwaga. Myśli pan, że
dziś w podobnych okolicznościach odpukać w cokolwiek, wypluć, no ale zakładając, że w podobnych okolicznościach młodym starczyłoby odwagi, podobnie jak innym młodym Polakom 72 lata temu? Polacy lubią, cenią swoją wolność, szanują swoją wolność i gdyby jakakolwiek obca potęga chciała nam tą wolność zabrać, to na pewno byśmy jej bronili i ci młodzi też by bronili. Natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby już żadna obca potęga nie pojawiła się na terenie Polski, nie próbowała tej wolności zabrać. Jeszcze na koniec, panie dyrektorze, ale szczerze, tak szczerze, ile razy pan chciał dać w twarz dziennikarzowi, jeśli ten po raz setny pytał pana, czy powstanie ma sens? Nie, w ogóle nie daję, tłumaczę. To jest część mojej pracy. To, że dyskutujemy o sensie powstania, to dowodzi, że powstanie warszawskie jest istotnym tematem, że warto się o nie spierać. Mam wrażenie, że dopóki będziemy się spierać o powstanie, to ono będzie żywe. Powstanie warszawskie to istotny temat, warto się o nie spierać. Mówił w Sygnałach Dnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.